Witam. W tym filmie krótko na temat dwóch narzędzi firmy Uster. To taka nowość u mnie, więc jeszcze tego nie używałem. Pierwsza rzecz to jest szczotka do czyszczenia pędzli, do utrzymywania ich w dobrej kondycji, do pozbywania się resztek farby tam przyschniętej i tak dalej. Działa to w ten sposób. Część stalowa, obydwie są stalowe. Bardzo dobrej jakości te włókna, te druty w tej szczotce drucianej super, super się odkształcają i wracają, bardzo sprężyste. To służy do pozbywania się przyschniętej farby z włosia i grzebień do, nie wiem, tam rozczesywania, ewentualnie pozbywania się farby ze środka pędzla. Dobra, to w ten sposób. Plastik. Wygląda jakby był z odzysku. Też fajnie, że to tam ekologicznie na to patrzą i ponownie wykorzystują plastiki. Przynajmniej tak to wygląda. No piękny on nie jest ten plastik, ale plus na to, że to jest eko, powiedzmy. Dobra, drugi temat tego filmu to jest pędzel Uster 3-calowy 75 mm. To jest Uster Ultra Pro Shortcut. Takie mam tutaj informacje, taką nazwę. On jest zapakowany w taki papierek. Ten papierek jest taki dość sensowny, fajne to opakowanie jest. I jest zapinany na rzepa. Dlaczego mówię o tym papierku, że on jest sensowny? Ponieważ po myciu, czyli już po malowaniu, umyjemy pędzel wstępnie. Trzeba go wysuszyć. Tak powiedzmy, że on jeszcze tam wilgoć jakąś ma w sobie, ale nie leje się z niego już. Chowamy z powrotem do tego opakowania. I to nam ochroni włosie pędzla przy transporcie i gdzieś tam sobie przechowywaniu tego narzędzia od jakichś odkształceń, od jakichś uszkodzeń, zabrudzenia, od w zasadzie większości tam spraw, które mogłyby go jakoś tam uszkodzić. No i to po prostu jest wielorazowego użytku, natomiast po czasie te papierki się zużywają i wyglądają sobie już nie za ciekawie. Dobra. Różnica jeszcze pomiędzy pędzelkiem drewnianym z rączką drewnianą. Włosie wygląda jak poliester. Nie ma tutaj żadnych informacji na temat włosia. Jest logo firmy Uster. Na rączce też jest takie W. Rączka jest silikonowa. To też fajnie przy trzymaniu tego. Ona się albo troszkę podda tam do ręki. Poza tym też antypoślizgowe to jest, więc fajnie to siedzi w ręce. Trzyma się to jakoś tak w ten sposób, jak komu jest wygodniej. On jest krótki, więc w pewnych warunkach przyda się to, że jest krótkie, że to narzędzie jest krótkie. Dodatkowo to, że rączka jest silikonu, ochroni nam tam gdzieś jakieś powłoki, które żeśmy wcześniej sobie pomalowali i wyschnęły, powiedzmy, no nie porysuje, czy tam nie obije. Dobra. No pisze, że jest 75 mm. Mogłoby pisać, że to jest twarde włosie poliestrowe. Jak dla mnie. Byłoby ok. Przy większej ilości takich pędzelków z różnym włosiem, no to one, można się pogubić po prostu. Jest tych narzędzi sporo i wałków, i pędzli, a to dopiero jest tylko malowanie, więc te informacje fajnie, żeby były. Nie ma ich. W dynamiku to akurat jest napisane, jaki pędzel z czego zrobiony. Dobra, w tym filmie byłoby na tyle. Jak jakieś tam spostrzeżenia przy pracy będą, to w następnych filmach opowiem. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Miłego malowania. Jak coś, to komentujcie. Jak są jakieś pytania, spostrzeżenia, to jak najbardziej. Miłego malowania. Trzymajcie się. Hej.